wzrok. Pomyślcie, gdybym ja teraz odzyskał ręce i nogi, właśnie teraz, to wszyscy byśmy powiedzieli: o. Wszyscy byśmy byli zmienieni natychmiast. Tak więc ja mam taki szalony plan, Panie Boże. Daj mi teraz ręce i nogi, a ja pójdę do telewizji i będę głosił wszystko, co najlepsze o Tobie. Rzucę szkołę, cokolwiek. Będę dobry cały czas. Będę mógł wtedy jechać na misję, nawet na koniec świata. Wszystko dla Ciebie. Ale Bóg nie odpowiedział mi na to. Powiedziałem mu: Boże, przecież to był dobry plan. To musi być Twoja wola, Boże. I nic. Żeby skrócić tę historię, powiem, co się stało. Bóg powiedział mi: Nick, po co tak naprawdę potrzebujesz ręce i nogi? Tu wyjaśnię, że kiedy Bóg mówi do mnie, to ja nie słyszę normalnego głosu. Gdy słyszycie Boga w sercu, to wiecie, że to jest od Boga. I ja wiem, że to On do mnie mówi. Jeśli wy Go nie słyszycie, to nasłuchujcie dalej. Nasłuchujcie od dzisiaj, a na pewno usłyszycie. A więc odpowiedziałem Bogu: Boże, ja chciałbym mieć ręce i nogi, bo fajnie byłoby je mieć. Wszystkie moje marzenia się spełnią. Wtedy nie będę miał żadnych problemów, żeby pokazać swoją miłość mojej żonie. Tak, chcę być żywym świadectwem Twojej mocy, miłości i łaski. Mogę wszystkim udowodnić, że jesteś prawdziwy. Jeśli będę miał nogi i ręce, to będę mógł jeździć dookoła świata i mówić wszystkim, że Ty jesteś żywym i prawdziwym Bogiem i że to Ty dla mnie zrobiłeś. I będę mógł powiedzieć ludziom na całym świecie, że bez względu na to, kim jesteś i przez co przechodzisz, Bóg o tym wie i Cię przez to przeprowadzi w swoim czasie. Nie według naszego czasu, bo ma kilka rzeczy, których chce nas nauczyć. Dlatego powinniśmy ufać Panu. Ludzie przychodzą do mnie i pytają: Nick, skąd Ty masz siłę? Wiecie, co to znaczy? Radość Pana jest moją siłą. A jaka jest różnica między zadowoleniem a szczęściem? Niektórzy ludzie są weseli tylko wtedy, gdy wszystko wokół dzieje się dobrze. Ale ci, którzy mają prawdziwą radość w Bogu, są weseli bez względu na okoliczności. Bóg jest z Tobą, nigdy Cię nie zdradzi ani nie opuści. Są okresy w życiu, kiedy pojawiają się sztormy. Bóg nie zatrzyma tego sztormu, ale was wzmocni, osuszy, ogrzeje, aż sztorm przejdzie. To dlatego macie Chrystusa. Dlatego stoję tu, uśmiecham się i mówię, że On kocha Ciebie i mnie. Miałem to powiedzieć na końcu, ale powiem teraz. Byłem już 3 razy w tym roku w Ameryce. Przez ostatnie 2 lata ukończyłem 2. stopień z ekonomii i zarządzania. Ja nie idę do żadnej innej pracy, bo wiem, że będę w przyszłości międzynarodowym mówcą, który motywuje innych. Byłem już w różnych szkołach, w 40 szkołach tego i zeszłego roku, 2003. Rozmawiałem z dziećmi o bullying i o poczuciu własnej wartości, o marzeniach, o niepoddawaniu się opresji wśród dzieci. Skończyłem profesjonalny kurs umożliwiający zostanie mówcą w sektorze kooperacyjnym, więc mam 3 rodzaje widowni. Ale to jest dopiero początek. Co jeszcze robię? Mam zamiar zostać finansowym potentatem, więc kupiłem dom ostatniej nocy. Boże, pobłogosław tę wielką inwestycję. Mam zamiar kupić 2 tom. Co jeszcze robię? Mam zamiar otworzyć skrzydlate show. Moja mama jeszcze nie wie o tym, że ja mam takie plany. Dostanie wiadomość za tydzień. Ale to wszystko się spełni, bo mamy się fantastycznie, gdy mamy Chrystusa. Wiecie, co jest fajnego w Bogu? Jeśli o coś się modlisz, to Bóg spełni to, jeżeli jest to Jego wola i Jego czas. A jeśli teraz nie masz odpowiedzi, to dlatego, że Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to, o co prosisz. Pozwólcie, że to zilustruję. Ja często zakochuję się w różnych dziewczynach. I nawet teraz mam wrażenie, że kocham kilka dziewczyn, które tutaj siedzą. Chciałbym się ożenić. To wydaje się wspaniałe. I wiem, że moja dziewczyna będzie gorąca. Bardzo gorąca.
i będzie miała ogromne pragnienie Chrystusa i będzie doskonale, ale ja nie chcę czekać. Gdy patrzę na przechodzące dziewczyny, jedną, drugą, myślę sobie, wow, daj mi, Panie Boże, żonę w odpowiednim czasie. Wiecie, co jest w tym fantastycznego? Gdy się zakochasz, widzisz tylko dobre strony tej osoby, aż się pobierzesz. Ha, słyszałem o tym, to dobre. To była dla mnie rewelacja, gdy zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które mi się podobały, to był tylko przedsmak tego, co Bóg przygotował dla mnie. Przedsmak tego, co Bóg przygotował dla mnie. Ufaj Bogu. Ufaj Bogu, coś jest źle z wami. Coś jest źle ze mną czasami. Taka jest natura ludzka. Ja nie jestem codziennie taki, jakiego mnie w tej chwili widzicie. Nie zawsze mówię, chwała Ci za to, Boże, że dałeś mi nowy dzień, że mnie obudziłeś. Ja taki nie jestem. Żyję tak jak Wy, zmagam się z problemami tak jak Wy, jestem kuszony tak jak Wy i codziennie upadam tak jak Wy. Ale chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że umarł za nasze grzechy i że jesteśmy okryci przez Jego krew. Nic nas nie oddzieli od miłości Boga i służby, którą ma dla was. Jestem mówcą motywującym i zachęcam was, abyście byli marzycielami. Bóg ma plany dla każdego z was i chce was zachęcić, abyście mieli duże plany. Od dzisiaj powinniście myśleć o wielkich rzeczach. Dlaczego? Filipian, 4 rozdział, 13 werset. Bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie. Moje pytanie dla was. Jak duże są wasze marzenia? Jak duże są wasze marzenia? Jak wielkie są wasze plany w tym tygodniu, na 10 lat, na 20 lat? Jeśli chodzi o misję, to dwie rzeczy źle robimy. Po pierwsze, jeżeli na przykład myślę o tym, żeby być mówcą dla Boga, najpierw przymierzam się, jakim będę mówcą. Boję się, czy dam sobie radę przed 10 000 słuchaczy, czy się będę denerwował, czy mnie będą rozumieli, czy mówię logicznie, czy dobrze układam zdania. Rozumiecie, o co mi chodzi? Często chcemy zobaczyć, jak daleko możemy pójść. Co się stanie, gdy zrobimy to czy tamto? Myślimy wtedy, co my możemy zrobić, że możemy to albo możemy tamto. Nie. Jeżeli chcesz widzieć cały swój potencjał w służbie dla Boga, to od dzisiaj nie skupiaj się na swoich możliwościach. Skup się na tym, jak Ty teraz jesteś oddany Bogu. Wtedy Bóg zrobi z Tobą o wiele większe rzeczy, niż zrobiłbyś sam, licząc na siebie, że jesteś dobry w tym czy w tamtym. Mówię wam, będą się działy cudowne rzeczy, bo one zdarzyły się mnie, ale to dopiero początek.